Dobry wieczór, witam wszystkich. Sprawdzimy sobie dzisiaj pogodę kosmiczną. Jak to wygląda obecnie? Mamy godzinę 22.01, jestem obecnie w pracy, więc tak szybko. Regiony występowania plam słonecznych to mamy region 3590, który jest obecnie zagrożeniem. Jest na kolor pomarańczowy, ale jest zagrożenie, bo jesteśmy teraz bezpośrednio wykierowani w jego stronę, jeżeli teraz by doszło do emisji koronalnego wyrzutu masy i burzy słonecznej z tego regionu, to mamy problem. Rozbłyski słoneczne to środkowa część słońca, prawa, a także lewa. Jak wygląda aktywność? Aktywność obecnie skacze, jest niestabilna. Wiesząca wartość C2.29, najwyższa wartość z maksimum ostatnich 2 godzin C4.39, najwyższa wartość za maksimum ostatnich 24 godzin M4.53. Dziury koronalne, południowo-wschodnia część Słońca, koronalny wyrzut masy, piękny wyrzut masy mamy na Słońcu. Protony mamy obecnie na stałym mniej więcej poziomie, więc nie jest źle. Więc powiem szczerze, nie jest tragicznie, ale obejrzyjmy sobie, jak to wygląda. I zaraz zaobserwujemy wyrzut. O. Widzicie? O tym właśnie mówię. Dobrze, więc tutaj jesteśmy obcykani, wiemy co się dzieje. Teraz zobaczmy to samo z większej odległości. Przepraszam bardzo, ale na prędkość internetu obecnie nie mam jakiegokolwiek wpływu. W mojej miejscowości wszystkie nadajniki są przeciążone, więc bardzo przepraszam, ale nic nie mogę poradzić. O. I mamy wyrzut materii. No. Więc uważam, że wszystko obejrzeliśmy. Pozdrawiam serdecznie, Piorun Burza Elektryczna.